Witajcie w kolejnym dniu w Wierszynie. Dzisiaj wycieczka po Wierszynie. Przejedziemy się, zobaczymy jak mieszkają. Za chwilę idziemy do miejsca upamiętnienia przybycia pierwszych Polaków, pierwszych emigrantów w te strony. W ogóle to jest niepojęte. Dlaczego oni tu przyjechali? Co ich tak skusiło? Przyjechali tutaj, dostali kawałek ziemi, do tego jeszcze zarośnięty drzewami. Musieli sobie to wszystko wyciąć. Nie wiem. Naprawdę w Polsce było tak źle? Zaraz zobaczymy to miejsce. Jesteśmy rozbici, no raptem 100 metrów od tego miejsca. A potem pojedziemy do wioski i już będziemy tam kończyć naszą przygodę właśnie w wiosce. Także zapraszam serdecznie na drugą część Wierszyna, Mała Polska na Syberii. To co, zaczynamy. Kolejny dzień. Idziemy teraz do miejsca, które upamiętnia przybycie polskich dobrowolnych emigrantów w te strony. Cały czas nie mogę pojąć. 1900. W ciemno. Tyle kilometrów, 2 tygodnie jechali, żeby się tu osiedlić. Karczować las, uprawiać ziemię. Ziemia ponoć jest dobra. No jak się patrzy na nią, to jest jakaś porażka. No, ale musimy się opierać na tym, co ludzie mówią. Zagrody, które tutaj widzicie, to są zagrody nie zagradzające krowy, które się pasą, tylko na odwrót. Zagroda jest, żeby można siać zboża tam i inne uprawy. One odgradzają krowy, bo krowy się poruszają wszędzie swobodnie. Jak tu jechać? Jak tu Konie jechać? Się poruszają wszędzie swobodnie. Nikt ich nie przywiązuje, nie zagradza. I dlatego jak jechaliśmy przed wioską, były kilometry takich zagród. Ja myślałem, że to są zagrody, żeby tam właśnie pastwiska, a to na odwrót. Tam są pola uprawne za tymi zagrodami. No taka ciekawostka. A że lasu było dużo, jak widzicie, to wszystko jest zrobione z drzewa. Bo głównie mieszkańcy tej wioski utrzymywali się z wyrębu drzewa. Werta, idź suda. Większość szła nielegalnie. Jakoś sobie żyli spokojnie i dostatnio. Ostatnio były afery, dużo mandatów, kar się posypało i teraz się im wróciło. Bardzo dużym stopniu. Zdi. I jesteśmy. Miejsce zamieszkania pierwszych przesiedleńców z Polski. Czerwiec 1910. Fundatorzy. Muzeum Samochodu Papieskiego. A. Kielce rodziny Adamczak. Metal Color. Starachowice. Rodziny Papaj, wrzesień 2019. W sensie? Thank you.
właśnie. No, tam po rosyjsku jest napisane też. Sfotała się to. Uwieliście. To nie w tym dzielasz sobie uwielić. Ciut. Troszkę ich okłamali. Boston, Berta! Idź tutaj! Boston, Berta! Thank you.
Nasze plany były takie, żebyśmy tu wrócili, żeby wrócić do Wytrzymy. Jednak się tak wszystko potoczyło, że już nie zdążymy odwiedzić jej jeszcze raz. A mieliśmy naprawdę popytać, jak, co, dlaczego. No niestety nie udało się. Wrażenia są wspaniałe. Klimat, jaki daje Wierszyna, jest no nie do opisania. Wioska zielona, rzeka przepływająca przez tę wioskę, krowy wolno biegające, konie wolno biegające, dzieci wolno biegające. Czujesz taką wolność. Wiesz, że to nie jest takie piękne, jak ci się wydaje, że teraz lato, ciepło, wszystko zielone, śpiewa dookoła. Przychodzi zima, jest całkowicie inaczej. Wiem, to niedaleko stąd mieszkam. Mieszkam w mieście, a tam przychodzi śnieg, wszystko zawalone i nie jest tak prosto pewnie żyć. Ale na tą chwilę, w której tu jesteśmy, naprawdę jest cudownie. Wszystko pachnie, no oprócz upierdliwych much. My patrzymy się na krowy, krowy się patrzą na nas, jakbyśmy byli z innej planety. Tak, tak, krowy, tak często niespotykane w tej chwili. I nasza przygoda już się kończy. Wyjeżdżamy z Wierszyny i na 90% raczej tu nie wrócimy. Także miłe wspomnienia zostały. Jak macie ochotę, przyjeżdżajcie. Bilety nie są takie drogie. Możecie spędzić kilka nocy w Wierszynie. I zapewniam Was, że będziecie pod wielkim wrażeniem. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie łapki w górę, jak możecie. I do następnego wideo. Paka.
Dziękuję.